Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Wróbel wrócił z Dubaju w Mistrzostwach Świata. Spisał się udanie, ale tylko w ich pierwszej części, kiedy pewnie wywalczył awans z grupy. W rozgrywkach grupowych uległem tylko Mohamedowi Szehabowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest to dosyć znana postać w tym naszym światku snookerowym. Chłopak, który stawał już na podium Mistrzostw Świata. Wydaje mi się także, że był w 2009 roku także na podium World Games, ale nie jestem tutaj pewny. Natomiast wyszedłem z grupy z drugiego miejsca i trafiłem do fazy pucharowej turnieju. W grupie się udało, w fazie pucharowej już nie. Wrocławianin odpadł w pierwszym starciu, przegrał z rywalem z Wysp Brytyjskich. Trafiłem na młodego zawodnika z północnej Irlandii, Brennan Dunklan się nazywa. I tak się stało, że pechowo uległem w tym meczu 3-4. Mówię pechowo, gdyż przegrałem tak naprawdę ten pojedynek na ostatniej czarnej bili. Była ona w bardzo trudnej pozycji, troszeczkę goniliśmy się w tej naszej tak gwarze snukerzystów mówiąc. No i zabrakło troszeczkę szczęścia. Dwa razy zaatakował, nie wystawił mi tej czarnej. Musiałem się bronić. W pewnym momencie on zaatakował, wpadła. I odpadłem, nie awansowałem do pierwszej 32. Na pocieszenie, takie małe pocieszenie tego wszystkiego, mój oponent, mój przeciwnik, który ze mną wygrał, stanął na podium tych Mistrzostw Świata, a pechowo przegrał dokładnie w ten sam sposób, co ze mną wygrał, czyli w ostatniej decydującej partii na czarnej bili. Start w Dubaju był ostatnim wróbla w tym roku. Czy to był udany czas dla zawodnika? Dużo się działo, zarówno dla mnie jako zawodnika, ale także jako organizatora i właściciela klubów bilardowych. Na początku roku przecież we Wrocławiu robiłem Mistrzostwa Europy, w których wzięło udział w trzech kategoriach około 300 zawodników. Na podwórku krajowym troszeczkę można było zauważyć moje ochłodzenie i jeśli chodzi o formę i jeśli chodzi o ilość startów. Mieliśmy tutaj troszeczkę inwestycyjnych działań związanych z przebudową jednego z lokali. Natomiast już jesteśmy gotowi. Wróciłem do treningów. Te Mistrzostwa Świata były też takim startem po jakiejś tam przerwie. Mam nadzieję, że nabrałem dzięki temu większej motywacji do treningów i chęci do gry i Krzysztof Wróbel jeszcze pokaże się z najlepszej strony. Są ambitne plany na kolejne starty, ale Wróbel występuje w podwójnej roli zawodnika i organizatora. 2017 rok na pewno będzie rokiem pracowitym. Będzie dużo startów i będzie troszeczkę organizacji. Na początku w styczniu mamy Polską Ligę Snookera. Rozgrywki najlepszych polskich snookerzystów odbędą się w Lublinie. Potem mamy Mistrzostwa Polski. To jest przełom miesiąca marca-kwietnia. Może Warszawa, może Lublin, jeszcze też nie wiem do końca gdzie. Mistrzostwa Europy na Cyprze, no i największe wydarzenie dla mnie także jako osoby związanej z organizacją World Games 2017. Zawody World Games w grach bilardowych rozegrane zostaną w Centrum Kongresowym przy hali stulecia. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl